Dzisiaj są wybory sołtysa. Chciałam zdać relację z 4 moich lat pracy. Zrobione nowe tablice informacyjne, 3 sztuki. Zostały założone lampy na ulicy Kasztanowej. Starałam się o lampy wzdłuż trasy szybkiego ruchu. To jest ulicy Kasztanowej należące... Ta droga należy do Generalnej Dyrekcji Dróg. I pan burmistrz nie zrobił porozumienia, bo jeszcze nie wiadomo było, czyja ta droga będzie. Czy to będzie gminy, czy to będzie gminna droga. Nie wiem, czy jest przekazana, czy nie przekazana już obecnie. I dlatego te lampy nie mogły powstać do państwa do końca ulicy Kasztanowej. Ile udało się, tyle się zrobiło. Ja skończę, później będziecie państwo zadawać. Właśnie złożyłam pismo do państwa myśliwców, się to akurat tyczy. Złożyłam pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg o wyskarpowanie i wykoszenie tego rowu przy państwu Traczyków. Do tej pory jeszcze nie dostałam odpowiedzi. Sama pojechałam, jest to pismo tu do wglądu. Proszę bardzo, to jest moja... Każdy może sobie... O, przepraszam. Każdy może sobie... Marta, weź daj tu tą. Daj tu. Każdy może sobie zrobić wgląd mojej pracy. Jeszcze sama pojechałam, te pismo napisałam i jeszcze nie dostałam do dzisiaj odpowiedzi. Nie masz czego się śmiać, bo to nieśmieszne, uważam. Wyrównałam z destruksem doły na ulicy Kasztanowej. Od państwa Traczyków do Opanowiczów. Był problem. Był tam problem, gdy padał deszcz, byli państwo z gminy, interesowali się tym, że był problem z panem myśliwcem, bo nie pozwolił, bo mówił, że tam po prostu nie można tego wywyższyć, że będzie miał wody na podwórku. Zakończono kawałkiem, prawda? Kawałkiem, nie wiem, pan myśliwiec dostał pismo, że bezpodstawnie. Właśnie robić źle, nie robić jeszcze gorzej, co za tym się bardzo chodziło. Wyrównaj, to jest już. Zostały zrobione przepusty na ulicy Kasztanowej i Majowej. Są wnioski, kiedy te przepusty były składane. Nie jest to wcale śmieszne, bo to jest chodzone i są tu dowody, po prostu są dowody, kiedy to było chodzone. Uważam, że nie jest to śmieszne. Łatanie dziur na bieżąco. Jak wiecie państwo, staraliśmy się o przejazdowe. Mieliśmy niby Generalna Dyrekcja Dróg. W 2008 roku pani Wołynko napisała pismo o... Nie tylko pani Wołynko, bo i tu Barbara Rębelska ze mną pisała pismo. I woziliśmy to pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg. Chcieliśmy wtedy, staraliśmy się o tą kładkę, żebyśmy mieli połączenie z Radzyminem. Ale Generalna Dyrekcja Dróg nie przychylała się, a uważam, że to burmistrz nie zadbał o to, żebyśmy mieli ten przejazd. A gdzie wy mieszkańcy byliście? Tak łatwo kogoś obczerniać i śmiać się? Gdzie byliście? Żeby zamknąć drogę geodezyjną, którą poszłam i sprawdziłam, jest wykazywana w mapach. Z ich ślad. Dlaczego niektórzy się musieli odsunąć tak daleko z tą drogą? Łatwo się pośmiać, a gorzej jechać cokolwiek załatwić. Wydeptaliśmy to, że będzie ten przejazd. 2,5 metra w górę. Mam napisane ile. Ale to nie było w pierwszym projekcie od was? Nie było w pierwszym projekcie. Była kładka, są tutaj. Nie, niestety nie była. A 4,5 metra w bok. Dobrze, jeśli teraz jeszcze mówimy o tej drodze. Byłam ostatnio w Generalnej Dyrekcji Dróg, u pana burmistrza też byłam. Bo jest możliwość, żeby właśnie prosiłam o modernizację ulicy Majowej i żeby zrobić, jeśli będzie ten zjazd, bo znowu dybów zamknąć, to żeby zrobili nową nawierzchnię, nakładkę, jest to wyrwanie, tylko to jest, leży, uważam, w gestii burmistrza. Jeździliśmy z Rębelską Barbarą i wiem dokładnie. I chodnik też mógłby powstać, bo zamykając taką drogę, a udostępniając taki korytarz, to uważam, że mieszkańcy, nie wiem, gdzie byliście? Cieszę się, że jest dzisiaj tak dużo osób, a gdzie było? Pośmiać się z kogoś?
i pokazywać rękoma do pasa, że ta nie załatwi? Może tak nie było, może ktoś chodzi do kościoła i uderzy się w pierś. Czy tak nie było? Najlepiej kogoś opluć. Z funduszu Sołeckiego przez 2 lata, który był, bo fundusz, jak wiecie państwo, weszło RIO. I nie mieliśmy funduszu, dopiero w zeszłym roku sołtysi pisaliśmy i fundusz został nam przywrócony. To my sołtysi. Z tamtego funduszu zostały rowy wyskarpowane i oczyszczone. Ale jakie to było te czyszczenie i skarpowanie rowów? Mnie też się to nie podobało, jak i wam mieszkańcom. Ale cóż ja mam zrobić? Jeśli to gmina narzuca nam inwestorów i przetargi, to nie my sobie. Bo gdybyśmy my, to za te pieniądze ja bym zrobiła dużo, dużo więcej. I lepiej bym to zrobiła. Teraz mamy obecnie na 2014 rok z funduszu będzie robiony przystanek autobusowy dla dzieci. Są zaprojektowane niby, ile pieniążków zostanie na 2 przystanki, na ulicy Kasztanowej i na Majowej. Tylko na Majowej też jest problem, bo to tylko się tak łatwo mówi. To są koszty, to jest przykrycie rowu. Mało tego, nie mamy nawet organizacji ruchu. Nasze dzieci, stojąc teraz na ulicy, bezprawnie ten autobus się zatrzymuje. Jeśli jakikolwiek wypadek się zdarzy, nie wiem, czy macie tą świadomość. Może nie macie. Odpowiadacie wy rodzice, bo nawet szkoła nie będzie odpowiadała za to. No niestety, nie wiem. To jest przykrycie rowu, organizacja ruchu, położenie kostki, barierki, trzeba dzierżawę załatwić, dzierżawa przynajmniej musi być na 5 lat. I to jest właśnie w kosztach, że się teraz to zrobi w tym roku. I też wyliczono 14, prawie 15 tysięcy, jeszcze będzie brakowało na to. A barierki muszą być przy takim rowie też i przystanek. Wrócę się jeszcze do tej drogi. W gestii bardzo bym prosiła pana burmistrza. To dobrze. Uważam, chciałabym, żeby każdy sołtys oddał mi to po 4 latach taki plik moich wniosków i załatwiań spraw. To jest do wglądu dla mieszkańca każdego. Nie opluwam nikogo. Nie każdy zda rachunek sumienia siebie. Ja zdałam go. Dziękuję. Proponowany porządek obrad jest następujący. Najpierw wybierzemy protokolanta, przewodniczącego zabrania, komisję skrutacyjną. Potem kandydatów na sołtysa i sołtysa, następnie kandydatów do Rady Osiedlowej i samą... Jest ten mikrofon? Troszkę mnie... Mikrofon... Nie, mikrofon może lepiej nie. On skrzeczy. Będę starał się mówić głośno. Trochę mnie boli gardło, ale mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Porządek obrad proponowany jest następujący. Najpierw wybierzemy przewodniczącego zebrania, komisję skrutacyjną i protokolanta. To są osoby, które będą odpowiadały za poprawność przeprowadzonych wyborów. Następnie sołtysa i Radę Sołecką, a na końcu będą wolne wnioski, pytania, no i wszystkie inne sprawy nie będące wyborami sołtysa. Także na początek może przewodniczący zebrania, czyli osoba, która będzie całą tą dyskusję prowadziła. Czy są chętni? Tylko osoby, które kandydują, to żeby nie brały udziału. To jest przewodniczący zebrania, to jest taka funkcja honorowa, można powiedzieć bardziej. Zazwyczaj prowadzi sołtys ustępujący. Może w takim razie ja też proponuję, żeby to pani sołtys prowadziła dalej. Ja jeszcze nie ustępuję. Znaczy do kadencji jedna się kończy, tak? Może być i początkujący. Dobrze, mogę prowadzić. No jeśli czy każdy wyraża państwo, zgodę. Czy jesteście państwo za tym, aby pani Małgorzata Bednarczyk prowadziła dzisiejsze spotkanie? Tak. No, proszę o podniesienie ręki. Bardzo dziękuję. To teraz proszę mi prowadzić wybór protokolanta, a potem będzie skutecznie. Teraz wybieramy protokolanta. Proszę zgłaszać kandydatów na protokolanta. Nie ma nikogo chętnego? Jeśli nie ma chętnych, ja mogę protokołować, o ile państwo wyrazicie zgodę oczywiście. Ponownie proszę o podniesienie ręki. Zgadzamy się. Dziękuję bardzo.
Teraz komisja skrutacyjna. Proszę podawać kandydatów do komisji skrutacyjnej. Przynajmniej trzech. Komisja skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania, a następnie liczy głosy. W związku z czym w komisji skrutacyjnej nie mogą być ani osoby, które kandydują na sołtysa. Chodź, Jabłeczka. Jabłeczka. I Basia. I Boska. Hej, Boska. Nie, to było. Boska i Zabela. Za? Ja tu wątpiszę, ale ja to wyreguluję. Dobrze? Chyba Boska i za. Co mamy robić? Na razie muszę wyleźć. Kasia? Tak, tak. Chyba Izabela, tak? Tak, Iza. Jeszcze? Kolatorska? O nie, Czarnecka. Kasia? Druga? Katarzyna Czarna. A no i Katarzyna, obydwie. Jedna Katarzyna. A tu trzy osoby potrzebne. Mogą być i cztery. No to mogą być ręce. Już, Agnieszku. Już, Agnieszku. Nie ma gdzie. Dobrze. To formalnie przegłosujmy te nazwiska jeszcze. Niech to jeszcze się zgłosi. Bo cztery nazwiska nie podane. A, zamiast ok. Proszę o przegłosowanie, podniesienie ręki do góry. Kto się to jest za. To jest za następującym składem komisji skrutacyjnej. Krzesła nie ma. Dwa krzesła. Swoje dziewczyny. Teraz kandydaci na sołtysa. Teraz proszę zgłaszać kandydatów na sołtysa. Małgosia Bednarczyk. Kandydatka. Proszę zgłaszać. Hanna Karpińska. Kandydatka. Czy była walczyła? Ja nie byłam o co walczyć. To nie chodzi o walkę, to chodzi, żeby nie coś zrobić. Się żeby coś zrobić, nie a nie walczyć. Może być powodem. Proszę być powodem. Żeby poczekali. Jeszcze nie ma jeszcze więcej. Aż miło. No to 4 lata temu, to tutaj tak. Pamiętasz Sławek? 4 lata temu. Proszę podawać. Tak jedna przyczosana. Starczy dwóch. Dwie osoby wystarczy, czy jeszcze? Dwie wystarczy, albo konkurencja. Ktoś jeszcze jest chętny? Nie ma chętny. Czy są kolejni kandydaci do sołtysa? Nie ma. Ela. Bogumiła z tego. Nie ma. Nie? Nie? No co, siedzi w domu. To nie ma. Jeśli nie ma, to proponuję zamknąć listę. Na liście są dwa nazwiska, panie Bednarczyk, Małgorzata i pani Karpińska Hanna. Kto jest za zamknięciem listy? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Komisja skrutacyjna przygotowuje kartę do głosowania. 81, ale... Czy może ktoś z Państwa teraz doszedł, kto nie podpisał się na liście? Obecnie na sali znajduje się 81 osób uprawnionych, mamy tyle podpisów i tylko tyle kart podane, więc jeżeli... Ci tutaj... Majowa jeszcze. Nazywam się Hanna Karpińska, od urodzenia mieszkam w Dybowie Kolonii. Tu się urodziłam, tu mieszkałam, tu wyszłam za mąż i wychowałam dwóch synów. Mam wykształcenie wyższe pedagogiczne, prowadzę swoje prywatne przedszkole w Wołominie,
No cóż jeszcze. Chodzę do kościoła, jak Państwo pochodzą. Tak, nawet wczoraj byłam. No cóż, jeżeli Państwo zaufacie mnie i wybierzecie moją kandydaturę, postaram się przede wszystkim słuchać głosu Państwa. Chciałabym, żeby tak licznie spotykać się w naszej miejscowości, żebyśmy wspólnie rozwiązywali nasze problemy. Będę Was uważnie słuchać, a korzystając z tego, że mam swojego, to znaczy z korzenia bywowskiego burmistrza, bo jest to syn Stanisława Chacińskiego, mojego brata. Plan Chaciński, bo tak się złożyło. Plan Chaciński, tak się złożyło. Nie, to jest bardzo, tak się zobaczy. Myślę, że należałoby to wykorzystać, czy Małgosia wygra, czy ja wygram i po prostu troszeczkę z budżetu pociągnąć pieniążki. Dajmy trochę tych długopisów ludziom, żeby tak, to przełóżmy. Tak, bo nie chcę, żeby ten ludzie. Tylko jeden błagał mnie, żeby później do czasu nie wrócił. To postaram, żeby siedzieć, bo jeszcze się przyda. Na karcie są dwa nazwiska i dwie kratki obok tych nazwisk. Jak przy normalnej karcie do głosowania stawiamy jeden krzyżyk przy tym nazwisku kandydata, którego popieramy. Ten, który uzyska więcej głosów, zostanie sukcesem. Ja będę wyczytywał kolejne osoby, które się podpisały na liście. Jeśli ktoś nie jest podpisany, to ma jeszcze ostatnią szansę. Nie ma takich osób, dobrze. Wyczytał kolejne nazwiska, proszę o podchodzenie, odbieranie kart, albo odejście z kartą, albo znaczenie na stoliku i wrzucenie do urny. To już jakby dowolność, tak? Natomiast karta będzie wydawana tylko tym osobom, które się podpisały. Poproszę panią Rembelską Monikę, pana Rembelskiego Mariana i panią Rembelską Marię. Trzeba. Tutaj są długopisy, można na miejscu, można odejść kawałek, kilka długopisów na stole też. Pani Rembelska Marta, pan Chrostowski Robert, pani Rembelska Barbara. Pan Rembelski Krzysztof, pani Konarska Marta. Pan Konarski Marcin. Pan Sajnuk Michał. Pani Sajnuk Wiesława. Pani Skibowska Anna. Pani Skibowska Pelagia. Pan Skibowski Ryszard. Pani Skibowska Kazimiera. Pani Jaworska Janina. Pani Jaworski Dariusz. Pani Sobolska Monika. Tutaj, tutaj. Agnieszka. Pani Rosną Znowu Żada. Nie ma tu Rosną. Nie odpowiadam. Bo każdy już dostał. Tak. Gośka była dopisana. No. Nie było. Przyszła. Nie, jeszcze poczekaj. Dobra, tu nie, to coś pytam. To później najwyżej przy wypisywaniu się tak.
Otwieramy blokadę. Tak, następuje zwolnienie blokady. Chwila prawdy. Chwila prawdy. I zaczyna się ciężka praca, tak jest. W sensie przecinające się linie w kratce, można powiedzieć. To jest nieważne. Nieważne. Nie ważne. Ktoś oddał, ktoś skreślał. W kratce obok nazwiska. Ale takich osób widać jest więcej. No nie. Ale taki obok tylko dwa. Więc ja uważam, że jest to jeden. Albo było kratki większe na restauracji. Proszę o ogłoszenie wyników. Ogłoszenie wyników. Głosy nieważne 5. Bednarczyk Małgorzata 23. Karpińska Hanna 59. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za zaufanie. Wielkie to dla mnie zaskoczenie. Jestem wzruszona, bo przeżywał 60 lat. Teraz go też się zauważało. Także serdecznie dziękuję. Nawet nie wzięłam okularów, żeby dobrze skreślić jakieś tam rzeczy. Nie, specjalnie po prostu oddała mnie ważny głos, ponieważ uważam, że Małgosia była no, dobrym sołtysem, starała się, nie wszystko mogła załatwić, dlatego bardzo proszę o brawa dla niej. Ja też serdecznie chciałam podziękować wszystkim, którzy na mnie głosowali i poczekamy 4 lata, zobaczymy co dalej. Zaczniemy rozliczać sołtysów z każdej kadencji. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja mam taką prośbę. Ja nie chcę rządzić sama. Ja w życiu już się naprawdę narządziłam. Pełniłam stanowiska kierownicze i wiem, że samemu to nic nie można. Ja zapraszam Państwa wszystkich do rządzenia naszą wsią, do tego, żebyśmy mogli wspólnie podejmować decyzje. Myślę, że będzie Pan Burmistrz częściej nas odwiedzał. Ja będę organizować takie spotkania. Będziemy organizować spotkania integracyjne. Myślę, że w okolicach wiosny zrobimy jakieś fajne spotkanie. Zapraszam dzisiaj wszystkich i jeszcze tych, co nie ma, żebyśmy tak się integrowali, żeby te zebrania tak wyglądały. Ja będę naprawdę uważnie Was słuchać. Będę wydeptywać dróżki do Pana Burmistrza, a jak będzie odpowiadał telefon Urzędu Miasta, to mam jeszcze telefon komórkowy taki, więc będziemy starali się cokolwiek zrobić. Nie wiem, co się uda zrobić. Myślę, że na jakimś, nie wiem, czy dzisiaj, czy kolejnym zebraniu z Panem Burmistrzem Państwo zgłoszą problemy. Zarówno Pan Burmistrz, jak ja wynotujemy te problemy i spróbujemy systematycznie je rozwiązywać. Nie obiecuję nie wiadomo czego, ale postaram się cokolwiek zrobić. A Was proszę o pomoc i Pana Burmistrza również. Także dziękuję bardzo.
teraz przechodzimy do kolejnej części, czyli wybory Rady Sołeckiej. Rada Sołecka może liczyć od 3 do 5 osób, więc pierwsza decyzja. Jak liczna powinna być Państwa zdanie Rada Sołecka? 5 osób. 5 osób, tak. 5 osób łącznie z sołtysem, czyli 4 osoby poza sołtysem. Jeśli ja mogę tutaj powiedzieć, to ja bym prosiła, jak już jestem sołtysem i to rządzę, żebyście Państwo wybrali Radę Sołecką z różnych okolic budowa. Czyli z różnej części. Żeby było z jednego brzegu, z drugiego, tam jak Państwo myśliwce mieszkają, żeby każdy miał swojego przedstawiciela, bo wtedy łatwiej docierać do problemu. Taką mam prawdę. Liczne z rządzeniem to jest jedno. To już jest nie. Czyli kandydaci. Znaczy przegłosować trzeba ilość... Cztery osoby, tak. Przegłosujmy najpierw skład. Kto jest za czteroosobowym składem plus sołtys? Ktoś się wstrzymał? Proszę o zgłaszanie kandydatów. Magda Jabłecka. Magda Jabłecka. Ty czy wyrażasz zgodę do rady? Ale ja cię proszę. Boże. Wyrażę. Katarzyna Kuniak. Nie, co z tamtej strony, Tania? Czy Katarzyna Kuniak wyraża zgodę? Co wiedzieć? Czy pani z Konieczna Małgorzata wyraża zgodę? Tak. Wyraziła zgodę pani z Konieczna? Nie, wyraziła. Wyraża. A może jeszcze? Tak, kandydatów. Kandydatów może być więcej niż czterech, tak. Czy pan Czyża Rafał wyraża zgodę? Pani Ela Zbuda, nie słyszy pani? Czyżu Rafał, Czyża Czerwa. Nie. Czy wyrażasz zgodę? Ale jeszcze raz nazwisko powiedz. Rafał Czyżak. Czyżak. No to trzeba być też czasowy, nie wiem. Trzeba czasowy, proszę, znał się na to. Chodzi za to. Co jeszcze? Może... Czy pan Marcin Konarski wyraża zgodę? Dobra, to starczy. Ktoś jeszcze? Jezu! Możesz do tego możesz. Ja nie mam czasu. Wy gdzie ktoś będzie chciał? Czy Dziewik Sławomir wyraża zgodę? A może pani? A pani Bednarczak? Nie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie? Czy ktoś jeszcze? Dziękuję bardzo. Proponuję w takim razie zamknięcie listy, chyba że jeszcze są kandydaci. Na liście jest 6 nazwisk. Pani Rosłon Magdalena, Małgorzata, przepraszam. Pani Jabłecka Magdalena, pani Grudzień Katarzyna, pani Skonieczna Małgorzata, pan Czyżak Rafał, pan Ziemkiewicz Sławomir. Kto jest za zamknięciem listy w takim kształcie? Proszę o podniesienie ręki. Ktoś jest przeciwny? Ktoś się wstrzymał? Proszę o zgromadzenie kart. Dobrze, karty są gotowe. Podobnie jak wcześniej będę wyczytywał nazwiska i będą rozdawane karty do osób, które... A, właśnie, sposób głosowania jeszcze. Na karcie jest 6 nazw. Chwilkę poczekamy jeszcze, Artur, co? Ktoś poszedł po linkę? Tak. Proszę.
Wyjaśnia sposób głosowania. Na karcie jest 6 nazwisk, rada jest 4-osobowa. Czyli możecie Państwo postawić jeden krzyżyk, 2 krzyżyki, 3 lub 4 i to są ważne głosy. Jeżeli postawicie Państwo 5 lub 6 krzyżyków, to głos będzie nieważny. Jeszcze raz przypominam, krzyżyk stawiamy w kratce obok nazwiska. Tak? Od 1 do 4 krzyżyków można postawić, 5 lub 6 to są głosy nieważne. I teraz będę wyczytywał kolejne osoby do odbioru karty. Pani Rembelska Monika, pan Rembelski Marian. Pani Rembelska Maria, pani Rembelska Marta. Pan Chrostowski Robert. Pani Rembelska Barbara. Do nas na koniec. Jeszcze w tej chwili się zacznie. Spróbować nad prawidłowością przebiegu głosowania. Tak, czy nie oszukamy? No wiesz, jak ja nie ma w ogóle. Dobrze wam zobaczyć. Już wszyscy? Małgorzata 58, Jabłecka Magdalena 50, Rosłon Małgorzata 47, Ziemkiewicz Sławomir 33, Krzyżak Rafał 27. Pani Grudzień Katarzyna i pani Skonieczna Małgorzata. Może niech się pokaże. Może proszę o powstanie. Zobaczymy, co działa. Teraz przechodzimy do ostatniej części. Oczywiście gratuluję wszystkim członkom Rady Sołeckiej. Przechodzimy do ostatniej części, wolne wnioski. Ja może poprzedzę je krótką informacją.
co w tym roku znalazło się w budżecie, jeśli chodzi o Państwa miejscowość. W tym roku zostały przeznaczone środki na projektowanie chodnika wzdłuż ulicy Majowej. W tym roku w budżecie znalazło się projektowanie, środki na projektowanie chodnika wzdłuż ulicy Majowej. Po wykonaniu projektu budowlanego będą podejmowane próby dofinansowania tego chodnika w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mam nadzieję, że się to uda. Cała gmina, w tym także Państwa miejscowość, będzie brała udział w kompleksowym programie wymiany lamp ulicznych na widne LED-owe. Te lampy, przynajmniej wzdłuż ulicy Majowej, stoją bardzo daleko od jezdni, więc trzeba będzie zastanowić się nad tym, czy jest zasadne budowanie jakichś wysięgników, czy może po prostu odrębnych słupów, no bo sama wymiana na krótkie lampy na pewno nie zda egzaminu. Bardzo dużo trwają rozmowy z przewoźnikiem, który jeździ na linii z Klębowa do Radzymina, żeby zajeżdżał przez Państwa miejscowość, przez Radzymin, co jakby powinno usprawnić komunikację także w tym rejonie. Ta linia będzie skrócona, nie będzie jeździła do Klębowa, będzie jeździła do Dobczyna, do stacji kolejowej. Wjeżdżałaby jadąc ulicą Kraszewską w Majową, potem w Kasztorową, wzdłuż obwodnicy i Wołomińską dalej do centrum. Czyli jakby... Ale przejść Majową, czy do końca nawet... Nie, nie, nie. Do Krzyża. Do Krzyża. No, ulicą Majową będzie jechała, tak? I skręcała w Kasztorową. Przy Krzyżu. Tak. Oczywiście trwają rozmowy na razie, ale wstępnie został kurs testowy wykonany. Technicznie autobus, ten busik, który jeździ, jest w stanie na tej linii się wyrobić na zakrętach, więc jakby technicznie jest wszystko ok, tak? Zobaczymy, na ile sprawnie pójdą rozmowy z wójtem Klębowa, ale na razie jest przyjazny klimat dla takiego rozwiązania. Bardzo dużo środków w tym i w przyszłych dwóch latach jest przewidziane na edukację. To jakby determinuje bardzo budżet i kolejne budżety gminy Radzymin i ogranicza ewentualne inne inwestycje dość mocno. Bo budowana jest, kontynuowana jest budowa gimnazjum. Rozpoczyna się w tym roku rozbudowa szkoły podstawowej nr 2 w Słupnie, w tak zwanym Sierakowie. I w przyszłym roku rozpoczyna się rozbudowa szkoły podstawowej nr 2 w Radzyminie. Dodatkowo w tym roku będzie także budowane przedszkole publiczne 9-oddziałowe. Czyli w ciągu 3 lat 30 milionów złotych będzie przeznaczone na dodatkowe miejsca w szkołach i przedszkolach. Tych miejsc będzie całkiem sporo. W gimnazjum 500, w szkole podstawowej nr 2 w Radzyminie będzie 8 klas po 25 osób, czyli 200 miejsc dodatkowych i w Słupnie 6 klas, 6 dodatkowych oddziałów. Także no te zaniedbania determinują bardzo mocno to, jak możemy wydawać środki, no ale w ciągu 5 lat pojawi się dodatkowo 800 dzieci w samych szkołach podstawowych, więc nie ma właściwie czasu na to, żeby pozwolić sobie na zwlekanie kolejny rok czy półtorej roku. Tak? Z Państwa punktu widzenia, tak jak mówiła Pani Małgorzata na początku, rozpoczyna się za chwilę budowa trasy S8. Trwa w tej chwili projektowanie tej trasy. Do 30 czerwca projektant, firma Transprojekt, ma przedstawić gotowy projekt tej trasy. Budowa powinna się zacząć wrzesień, październik. Znaczy wycinki pierwsze, drzew, organizowanie placu budowy. To jest taki czas przewidywany. Od strony Marek przy M1 tam budowa już się zaczęła. Ale tam była decyzja środowiskowa, była decyzja lokalizacyjna, więc to troszkę szybciej poszło. W ramach tej budowy będzie wykonywany przejazd pod, tak jak powiedziała Pani Małgorzata, przejazd pod obwodnicą w kierunku Słowackiego, czyli połączona zostanie za Kasztanowa ze Słowackiego. I ulica Majowa będzie miała przebicie na Wołomińskiej, w skrócie, tak można powiedzieć. Tak? Będzie można dojechać do węzła, w którym się będzie można włączyć w jednym i w drugim kierunku na trasę, czyli w kierunku Wyszkowa i w kierunku Warszawy. Ale także będzie można pod trasą przyjechać do ulicy Wołomińskiej, więc ta ulica będzie przejezdna. Taki jest projekt w tej chwili. I on się nie zmieni na pewno. To jest kwestia bardziej centymetrów w tej chwili w lewo, w prawo, ale on się nie zmieni. Za chwilkę. Ja tylko powiem kilka informacji, bo może dzięki temu uda się uniknąć niektórych pytań, a jak będą dodatkowe pytania, to ja oczywiście będę odpowiadał. Jeszcze rzeczy chciałem powiedzieć. Tak, dostałem od projektanta listę właścicieli działek, które znajdują się wzdłuż projektowanej obwodnicy z prośbą o to, aby, właściwie do sołtysa to będzie prośba, żeby pomógł uzgodnić z tymi właścicielami, w jakim miejscu powinien być zlokalizowany zjazd. Bo projektując tą drogę zbiorczą wzdłuż obwodnicy, będzie możliwość od razu zaprojektowania i lokalizacji zjazdu w konkretnym miejscu. No, lepiej chyba, jeżeli on zostanie uzgodniony z Państwem, niż zostanie wykonany jakkolwiek, a potem zmieniany.
Także taką listę nazwisk dostałem, przekażę ją sołtysowi, przynajmniej w tym zakresie osób, które mieszkają w Dybowie, no bo są też tacy właściciele, którzy nie mieszkają w Dybowie, ale w tym zakresie będę prosił sołtysa o pomoc. No i pozostaje do Państwa dyspozycji jakichś pytań dodatkowych. Na obecnym etapie wiadomo, po której stronie ten chodnik będzie szedł ulicy? Nie wiadomo. Jeszcze nie. W takim przypadku jest konieczność przykrycia rowu. Tak? Nie da się. No tak, nie ma innej. Więc zakładam, że osoby z działu technicznym w urzędzie przyjadą, zobaczą tak naprawdę, po której stronie rów jest płytszy, no bo to będzie tańsza budowa, tak? I podejrzewam, że to będzie główna determinanta tego, po której stronie ten rów może być zbudowany. Jeśli będą to podobne koszty, no to wtedy pewnie podaj, po której będzie więcej wjazdów, bram. To jest kwestia do ustalenia. Jeszcze jedno może pytanie. Na obecnym etapie wiadomo, że jest nieunikniona budowa tej trasy S8. Chciałbym się dowiedzieć odnośnie, czy przejazd, czy będzie oddana nasza droga inwestorowi do użytku. Na chwilę obecną tego nie wiem. Zgłosił się do gminy Radzymin na razie wykonawca tego pierwszego odcinka, czyli od Marek do Kobyłki, bo budują tam dwie firmy. Od Marek do Kobyłki jedna, od Kobyłki do Radzymina druga. I ta firma od Marek do Kobyłki już się do gminy Radzymin zwróciła z prośbą o udostępnienie dróg. W tym częściowo w gminie Radzymin właśnie, na okolicach Nadmów, tak? I tam trwają uzgodnienia, jak ten ruch poprowadzić, żeby on był, nie powiem, nieuciążliwy, bo tego się nie da, ale po prostu najmniej uciążliwy dla mieszkańców, tak? W tym drugim zakresie na razie nikt się nie zgłosił do gminy, no ale podejrzewam, że to jest kwestia tygodni i ta firma przyjdzie. Tak, chcielibyśmy w jakiejś formie swoje interesy zabezpieczyć. Chodzi o budynki głównie, utwardzenie tej drogi i całe reszty. Jeśli obwodnica będzie budowana, to na pewno zostaną zniszczone nasze lokalne drogi, żeby po prostu żebyśmy mieli zapewnione położenie nowego asfaltu, żeby to było na piśmie, a nie, że później zabraknie kosztów, bo to będzie końcowa inwestycja. I żeby zapewnić interes, bo wiadomo, wykonawca próbuje z każdą gminą indywidualnie negocjować, tak? To jest oczywiście niekorzystne dla gminy, bo wykonawca jest w pozycji siły. Gminy już się ze sobą porozumiały. Marki, Kobyłka, Zielonka, Wołomin i Radzymin, wszystkie razem negocjujemy i ustalamy wspólne warunki dla wszystkich, tak? Oczywiście będzie wykonana dokumentacja fotograficzna, będzie wykonana analiza techniczna, w jakim stanie jest w tej chwili droga i do takiego co najmniej stanu ta droga ma być odtworzona po zakończeniu procesu budowy. Wiadomo, że w tej chwili po miejscowości ulica jest ślepa, więc właściwie tylko ruch lokalny jest obsługiwany, absolutnie nie ma ruchu ciężkiego, więc podejrzewam, że oczywiście droga będzie zniszczona, jeśli tędy będą jeździły pojazdy, bo jeszcze nikt o to nie poprosił, ale zakładam, że rzeczywiście potem po ulicę Majową przyjdą tutaj wykonawcy. I po zakończeniu budowy wszystkie ulice, po których będą poruszały się samochody wykonawcy, będą naprawiane. Wiadukt na Wołomińskim będzie rozebrany, czy tak jak... Tak, wiadukt na Wołomińskim w tym miejscu, w którym on jest w tej chwili, będzie rozebrany, w tamtym miejscu będzie budowane rondo. Czy niekorzystniej będzie drogę techniczną wybudować wzdłuż biegnącej budowane? Bo chodzi też właśnie głównie... Biegamy troszeczkę, tak jak mówię, jak się zgłosi wykonawca, dopiero będzie... do oczekiwania. To by było najkorzystniej. W okolicach Nadmy, bo nam konkretne propozycje padły i konkretna odpowiedź ze strony gminy padła. Natomiast na tym odcinku jeszcze nie padło żadne oczekiwanie, więc też nie chcę jakby... Oczywiście dążę do tego, żeby drogi lokalne były używane w jak najmniejszym stopniu, ale muszą być, bo inaczej się po prostu nie da. No ale wiele budynków jest starszych i są blisko ulicy. Tak, i chodzi tego sprawę. Ale tak jak mówię... Żeby... trzymać rękę na pulsie. Takie zapytanie na razie, jak zostanie skierowane, to na pewno spotkanie z mieszkańcami się odbędzie i ustalimy, co można zrobić, żeby ten okres budowy był jak najmniej uciążliwy. Mogę coś powiedzieć? Właśnie my jeździliśmy na spotkaniach w Markach z Barbarą Rembelską i są tu jeszcze pewne osoby, które z nami jeździły i właśnie walczyliśmy o to, żeby Generalna Dyrekcja Dróg zrobiła nam coś w zamian za te szkody, co nam zrobili. To powiedzieli, że do Państwa Falbińskich będzie otworzony, normalny będzie polany, a tu jeszcze nic nie jest uzgodnione. Ale ja mam też pismo, w którym odniosłam się do Generalnej Dyrekcji Dróg i powiedziano, że otworzenie drogi, jeśli będą ją jeździć, bo mam te pisma, że jest, wchodzi w rachubę, ale zrobienie chodnika nie. Ja mam te pisma, mam 10 pism. Wykonawca odtwarza, jest zobowiązany do odtworzenia to, co zniszczył, tak? Chodnika nie ma, więc wykonawca chodnika prawdopodobnie nie zbuduje
i ciężko będzie go do tego zobowiązać. Natomiast gmina projektuje ten chodnik, żeby podczas procesu budowy, a już na pewno do momentu, w którym ta droga stanie się przelotowa i w którym ruch tutaj może i pewnie wzrośnie, bo będzie to droga stępowa do może stępowa, nie tak, ale skraszewa przynajmniej, tak? Nie, status raczej nie zmieni. Wtedy chodnik będzie bardzo potrzebny, żeby można się było bezpiecznie poruszać już tej drogi. I na pewno do tego czasu on musi powstać. Odnośnie chodnika, czy nie można by było zrobić od razu projektu na ulicę Kasztanową? Przecież to jest jedna wieś, prawda? Dlaczego ją tak dzielić? Ulica Majowa i Kasztanowa. Przystępowano to do pana burmistrza. Oczywiście, byłoby lepiej zrobić przy dwóch drogach, ale tak jak pani, tak jak państwo wiecie, jest 26 sołectw i każde sołectwo, nie tylko sołectwo, niektóre ulice w mieście również, mieszkańcy domagają się i mają rację budowy chodników w celu poprawy bezpieczeństwa. Tak? Chodnik na takiej długości jak w państwa miejscowości to jest koszt około 1 000 000 zł, jeśli chodzi o ulicę Majową. Łatwo policzymy. W każdej miejscowości znajdziemy taki chodnik do zrobienia, to jest 25-30 milionów, gdybyśmy chcieli wszystkie zrobić na raz. A na ulicy Wołomińskiej, tam jest bardzo potrzebny chodnik dla dzieci. Czy jest przewidziane w najbliższym czasie praca tego? Bo nasze dzieci dużo korzystają właśnie z tej drogi. A tam jest teren tak zalany, że nawet poboczem nie ma jak przejść. Wychodzą na ulicę. Gmina przedstawiła oczekiwania, czy to jest oczywiście droga innej kategorii, tak? Bo to jest droga wojewódzka, więc gmina bezpośrednio sama nie może ingerować w pas drogowy. Może wykonywać pracę w porozumieniu z województwem, a właściwie to powinno samo województwo wykonywać tę pracę. Natomiast gmina w oczekiwaniu, bo gmina przedstawiła w tym tygodniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i projektantowi oczekiwania pewnych rozwiązań na tej trasie. W tym jednym z tych oczekiwań było właśnie budowa chodnika od nasypu S8 do tego projektowanego ronda przy obwodnicy, czyli na tym odcinku objętym budową, żeby powstał chodnik, żeby powstała ścieżka rowerowa, tak żeby gmina wybudowała chodnik tylko na Wołomińskiej od, że tak powiem, tu gdzie się kończy w tej chwili, czyli od Zielonej mniej więcej, do wiaduktu obecnego i ewentualnie dalej w drugą stronę, czyli od trasy S8 do wsi Ciemna. Przepraszam panie burmistrzu, czy kanalizacja też jest przewidywana w perspektywie najbliższych lat? Dlaczego tak mówię? Aby móc ubiegać się o dofinansowanie na budowę kanalizacji, na każdym kilometrze zbudowanej sieci musi być 120 przyłączeń do tej sieci. Takiego wskaźnika nie da się osiągnąć na terenie wiejskim. Innymi słowy, znaczy w takiej miejscowości jak gdyby w Kolonia. W Słupnie na niektórych ulicach się udaje, dlatego w tej chwili jest kanalizowana Słupno, ale to jest już bardzo gęsto zabudowana wieś, tak? Na niektórych ulicach Radzymina nawet się nie da osiągnąć takiego wskaźnika, dlatego też nie powstała jeszcze kanalizacja na niektórych ulicach Radzymina. Gminy wiejskie walczą o to, żeby ten wskaźnik obniżyć ze 120 do 90. Gdyby tak się udało, to rzeczywiście w niektórych miejscowościach jest szansa na to, że udałoby się w ramach kolejnego projektu wbudować dodatkową sieć. Natomiast jeśli nie uda się przewalczyć tego niższego wskaźnika, gmina będzie musiała budować całą kanalizację z własnych środków, bez zrówki dofinansowania. To oczywiście wpływa bardzo mocno na to, jak szybko gmina będzie w stanie budować sieć kanalizacyjną. Ale krążą słuchy, że rzeczywiście ten wskaźnik może być zmniejszony. Gmina będzie ogłaszała program dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków. Oczywiście ograniczeniem są warunki hydrologiczne, czyli jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki, a nie znam się, ale wydaje mi się, że jest tutaj wysoki, no to technicznie nie można zbudować przydomowych oczyszczalni w takim miejscu. Natomiast to może zależeć być indywidualnie w poszczególnych miejscach, tak? Niekoniecznie na całej miejscowości musi być decyzja na nie. I też nie wszyscy muszą się decydować na taką oczyszczalnię. Wystarczy, żeby jedna osoba, jedno domostwo się decydowało i już można coś takiego zbudować. Tylko muszą być warunki hydrologiczne. Koszt takiej przydomowej oczyszczalni to jest 6-10 000 zł i gminy zazwyczaj dofinansowują takie oczyszczalnie na poziomie 30-50%. Mniej więcej tak, jak jest koszt przyłącznika do kanalizacji. Tak, tak, pół na pół mniej więcej. To jest jeszcze szansa, żebyśmy, za czym wejdzie ten duży sprzęt, żeby zrobili na ograniczniki prędkości na ulicy. No właśnie. Myślę, że na to jest szansa. Zapiszę sobie tego wnioska. Trzy chociaż.
A, państwo mówicie o progach zwalniających, tak? Rozumiem, ograniczniki prędkości w sensie znak ograniczenia prędkości. Znaczy ja przyznam, że próg zwalniający w momencie, gdy miał tędy jeździć transport ciężki, to chyba nie jest dobry pomysł. Ale tego jeszcze nie wiem, bo wykonawca się nie zgłosił, że tak powiem, po możliwość korzystania z tej drogi. Natomiast jest więcej niż pewne, że za takim progiem powstawałby dół w wyniku tych ciężkich transportów. Ten ciężki nie jest zawsze 10 lat. Nasze dzieci są przyzwyczajone do tego, żeby biegać niestety po jeździć rowerami, bo nie mamy rowerów. Tak? I zawsze jakieś zabezpieczenie, znaczy jakieś bezpieczeństwo zawsze, tak? Ten samochód się nie rozpędzi, będzie zwalniał. Nie rozumiem. Niemniej jednak znak ograniczenia prędkości, tak, jak najbardziej. Natomiast próg zwalniający uważam, że bardzo utrudniałby taki transport, a na pewno bardzo by uprzykrzał życie osobom, które mieszkałyby bezpośrednio w takim progu. Bo 40, 50 czy ileś tam ton, które byłyby transportowane po tej ulicy, to przy takim progu byłoby naprawdę bardzo nieprzyjemnie mieszkać. A ja uważam, że właśnie już, jeśli właśnie jest zaprojektowanie chodnika na ulicy Majowej, państwo powinniście się domagać, bo przez tyle lat nic nie mieliśmy i teraz każdy też cicho siedzi. Aby Majowa, Majowa, a Kasztanowa, ta druga strona tego Dybowa, to była zawsze na poboczu, jest i chyba tak będzie. I tak chyba będzie i zostanie. I Kasztanowa jest projektowana. Najlepiej się kogoś opluwa. Na Kasztanowa jest projektowana, co? Na ulicy Kasztanowej oświetlenie na ulicy Kasztanowej jest możliwe, że tak powiem, dokończenie tego, co jest zaczęte. A ile nam brakuje na tym miejscu? To jest teren Generalnej Dyrekcji Dróg Okręgowych. To jest 500 metrów jest. Żeby ze rządu dróg. Metra, czyli około 10 lamp pewnie, tak? 10 lamp to jest około 30 tysięcy złotych. Tylko to jest teren generalny. Znaczy tak, pierwsza rzecz, kwestia uregulowania terenu. Tak? Gmina będzie przejmowała wszystkie drogi od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dwa spotkania w tym celu już się odbyły, takie przyjęcie powinno nastąpić w maju może. Tak? Więc jakiekolwiek prace, nawet projektowe czy koncepcyjne, mogą odbywać się dopiero po tym terminie. Do końca, znaczy przed zimą następną, bo u nas jest naprawdę bardzo dużo dzieci małych. Tam jest autokar i dosłownie w ciemność wypuszczane są te dzieci. Tam jest ten odcinek naprawdę w czarnej. Szczególnie, że teraz. Jakie wysokości państwo macie budżet sołecki? 14,720. Może przeznaczcie państwo budżet sołecki na ten cel, jak gmina dołoży brakującą kwotę. No ale na przystanek jest. A co z przystanek? Ale na, mówię o kolejnym roku, tak żeby od stycznia można było to zrealizować. Chyba, że na kolejny rok to nie ma problemu. To no bo koszt tych latarni to jest około 30-40 tysięcy złotych. Tak, na takim odcinku. No gdybyście państwo przeznaczyli, na pewno byłoby łatwiej, tak? Gdybyście państwo przeznaczyli na budowę oświetlenia nowego jest ciężko. Na wymianę starego, tak, to będzie robione. Ale musi być oświetlenie, żeby można było dofinansować sobie. Jak państwo macie wzdłuż Majowej na przykład latarnie starego typu, to można wymienić, to będzie wymieniane. Natomiast jak nie ma latarni, to trzeba mieć projekt budowlany, zaprojektować te latarnie, lepiej postawić słupy i dopiero i to jest bardzo ciężko. Ja chciałam się zapytać, to są to rowy takie te głębokie, duże, między budynkami, czy one podlegają czyszczeniu na przykład głównemu, czy każdy sam sobie musi czyścić? Bo pani sołtys czyści tylko przy drodze kawałki rowów po siebie, tych rowów, ale one były zawsze czyszczone, odkąd ty objęłaś sołectwo, są nieczyszczone. Tych rowów nie chcą czyścić. Ale to, zawsze czyścili. Bo mówią, że to są rowy melioracyjne. Ale nie płaciłam, bo były jeszcze inne. 4 lata temu przechodzili i że to są rowy melioracyjne. Ale nie ma dawno spółek, a rowy były czyszczone zawsze. Wykoszone i były czyste. Tak, z tych jeśli rowy gmina zgodnie z prawem nie może przeznaczyć złotówki na czyszczenie takiego rowu. Ale one były czyszczone. Było to robione niezgodnie z prawem. No właśnie nikt nie chciał tego czyścić. Bo no ja to zgłosiłam. Ten kawałek. Natomiast nie pani sołtysowa. Gmina je wykopała bez zezwolenia.
musiał być rów wykopany, dlaczego go teraz nie czyszczą? To idźcie z ale nie płacili odszkodowania. Nie płacili nic. Nie chcieli czyścić. Takie były czasy i taki był ustrój, no, za to nie odpowiadam. Tak? Natomiast zmienia się prawo, gmina będzie przejmowała kompetencje w zakresie... A każdy ruch przy swojej posesji to wykasza każdy mieszkaniec. Są powieszone te, niech burmistrz powie, kto wykasza. No niestety, niestety tak jest, że nikt nie chce mieć rowu przy swojej działce, ale nikt też nie chce być zalewany. Tego się nie da pogodzić niestety, żeby... Miejscowość była z... Nie. Skoro on jest w moim polu, to ja go mogę zasypać, jeżeli to jest... Nie, nie może pani. No dobrze, no czyścić go nie czyści. Zasypać nie mogę, no to... Ale czy to jest w własnym terenie? No tak, ale zasypać go nie można. Woda odchodzi, także to nie jest mój prywatny. To było w latach PRL-u, chyba jeszcze budowane. Nie chcą tego czy odszkodowanie zrobić. Wracając do chodnika, a przy drodze powiatowej na ulicy Korczaka będzie dokończony. Dokończony będzie. Ma być kończone w przyszłym roku. Będzie. Nie w tym przyszłym? W tym roku z budżetu się nie znalazł. Ale czy... Jeden przystanek będzie odrabiany. Tak? On miał być w budżecie, ale się nie znalazł. Ale to jest... To znaczy... To już nie będzie mój problem. W interesie powiatu czy gminy? To już powie wam wszystko pani. Było zebranie i nie był na zebraniu. Chodniki przy drogach powiatowych sposób państwa myśli, niepisany będzie. Jest taki, nie taka zasada, że połowę wykłada powiatu, a wykłada gminy. Będzie, jest zapisane tam, gdzie od państwa myśliwców i od państwa kolatorskich. I tu organizacja ruchu będzie robiona i tam. I w tych miejscach. Tak. Jeśli nie ma więcej pytań, to ja bardzo dziękuję. Odnośnie tych słupów właśnie oświetleniowych, bo one u nas są dość daleko, tak jak pan burmistrz stwierdził, są dość daleko. Czy nie można na przykład z elektrownią uzgodnić, żeby oni przenieśli te słupy? Taka będzie próba na pewno w pierwszej kolejności, tak? Żeby to przeniosła te słupy, natomiast zakładam, że elektrownia powie, ale nam jest dobrze z tymi słupami, dlaczego mamy je przenosić? Dokładnie. Tak, są tak. Zniszczone. Tak to powiedzieć, może wykonać. I to powinien być bardziej ten argument, że słupy są stare i linia wymaga modernizacji. A wtedy by była okazja przenieść ich poza. Ja słyszę. Była u mnie pani Grucień w tym tygodniu minionym z tą właśnie informacją, że żeby wspomóc mieszkańców miejscowości w kontaktach z PGE tak naprawdę, czyli z administratorem tej sieci. I taką rolę właściwie ma gmina. Ta gmina powinna i będzie wspierać, natomiast gmina nie może wymóc, bo jest to prywatna firma. Nie pomoże? Nie, pomoże, natomiast nie może zmusić i zobowiązać, tak? Natomiast jak najbardziej za moim pośrednictwem takie pisma mogą być kierowane. Ja chętnie spotkam się z przedstawicielami PGE, mogę porozmawiać. Natomiast chciałbym, żebyście Państwo mieli świadomość tego, że nie mogę zmusić. Wymusić. Ani wymusić, tak? Bo to jest prywatna linia prywatnej firmy, która jest... kieruje się swoim rachunkiem ekonomicznym i podejmuje decyzję, za które pracownicy odpowiadają później przed swoim szefem. W własnym zakresie tylko, że przewidują modernizację w tej i w tej miejscowości. Znaczy z tego co wiem, to PGE modernizuje swoją sieć co do zasady, tak? I wymienia stare linie na nowe. Natomiast w jakiej kolejności i według jakich kryteriów, no to jest jakby wewnętrzna wiedza PGE. Ja mogę tylko próbować przekonać ich do tego, że ta linia wymaga modernizacji. W naszej gminie były, w innych miejscowościach modernizowane. Tylko tak, pisaliśmy wniosek poza w 2009 roku o modernizację i okazało się, że przeszkodne powiedzieli, że uwzględnił nas w kolejnych latach. Aha, tak? Kolejny. I w tym roku, w zeszłym roku pisałam ponownie pismo przypominające, więc mam nadzieję, że... Przez coś tak. Przez aktłaski. Może. Aktłaski ze strony PGNiG. Wiadomo, no, kiedyś robiono to tak, jak robiono. U nas na przykład u mnie w działce stoją słupy na środku działki, że tak powiem. No i w tym momencie działka jest praktycznie bezużyteczna. Ale to czy... Bo jeden słup, drugi słup podwójny i trzeci słup. A u was macie Asia, jeszcze chciałem się zapytać o ulicę.
ręce Korczaka o dokończenie tego posunka w zasadzie, bo może mi coś umknęło. Tak, tutaj pan już jeden pytał. Była to pozycja w projekcie tegorocznego budżetu powiatu łomickiego. Finalnie ty może się nie znalazła. Natomiast deklarację ustną starosty posiadam, że w przyszłym roku w budżecie ma się ta pozycja znaleźć, a wtedy gmina dołoży drugie 50%. Dziękuję bardzo za przybycie. Radę Sołecką poproszę jeszcze, żeby została. Do zobaczenia i zapraszam do naprawdę wspólnego działania, do zgody, do pojednania, jeżeli wieś została podzielona. Ja jestem otwarta na wszystkich. Naprawdę każdego mieszkańca cenię. Chciałabym, żebyście Państwo ze mną pracowali i planowali te nasze wszystkie prace.